Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy sobie Puszczą Niepołomice. Trenerem jest Czesiu Michniewicz. No i co? I rozpoczynamy okienko transferowe. Ja tutaj mam na oku już kilku zawodników. Z racji tego, że aktualnie nasza ekipa wygląda naprawdę mocno. I myślę, że jedynym zawodnikiem, którego chcielibyśmy tutaj ewentualnie delikatnie zimprówmentować, jest Jakub Serafin. To mam na oku jednego środkowego pomocnika oraz dodatkowo chciałem ściągnąć jeszcze jednego lewego obrońcę, żeby Marcel Pieńczek tutaj miał w razie czego jakiegoś zawodnika, który mógłby go zastąpić przy tych mniej istotnych spotkaniach. Zauważyłem, że Paweł Jaroszyński, 30-latek z Krakowi Kraków, ma wygasający kontrakt. Dodatkowo może on grać także na środku obrony. W związku z tym my sobie go zakontraktujemy na 2 lata. No lepiej by to nie mogło wyglądać tak naprawdę. 1700. Usuniemy mu tylko premię, bo ona zawsze zabiera bardzo dużo pieniędzy. Fantastycznie. Mamy już kolejnego bardzo mocnego zawodnika, tym bardziej, który może zagrać na kilku pozycjach. No i drugi zawodnik, którego mam w głowie, co prawda, jakość o wiele nie wzrośnie, tak samo jak wiek. Natomiast ja bardzo lubię tego piłkarza i myślę, że on genialnie wpisze się w naszą definicję grania z piłką. Jest to Jakub Piotrowski. Zaoferujemy za niego 1 400 000. Może uda nam się sprzedać jeszcze jakiegoś zawodnika. No tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. Skrzydłowi też nie. Pomocnicy. Można by było ewentualnie jeszcze Wojtka Hajdę tutaj dorzucić. Fantastycznie. Uda nam się i pozbyć Wojtka Hajdy, który, no nie ukrywam, nie był najlepszym zawodnikiem, a także zakupić Jakuba Piotrowskiego, którego overall jest na poziomie 69, czyli o 3 overalla tutaj wzmocnimy naszą pomoc. Okej, zaproponujemy. O kurczę, mamy tylko tyle pieniędzy, ale on się zgadza. Fantastycznie. Wykorzystujemy cały swój budżet. Natomiast mamy Jakuba Piotrowskiego plus pozbywamy się Wojtka Hajdy. Fantastyczny, fantastyczny transfer. Troszkę za dużo na pewno za niego wydaliśmy, patrząc na to, że tak łatwo nam się udało go wysprzedać. Ale plus jest taki, że mamy go w składzie. No i wpuszczamy go tutaj od razu na środek pola. Jaka jest różnica pomiędzy nimi dwoma w wieku? O rok jest młodszy, no ale o 3 overalla więcej. No i też te aspekty i ofensywne, i defensywne. On jest bardzo równy. W każdym aspekcie w zasadzie jest bardzo, ale to bardzo równy. Tylko tutaj strzały tak naprawdę są gorsze, ale nawet jak spojrzymy na porównanie z Walskim, który jest tylko o 1 overalla, nie, o jeden overall atak gorszy, no to zdecydowanie tutaj przewyższa go umiejętnościami Jakub Piotrowski. Bardzo się cieszę z tego transferu, tym bardziej, że lubię go jako piłkarza, więc w ogóle mega super transfer. Znajmy tylko, gdzie jest ten Jaroszyński. Czy myśmy go nie kupili koniec końców? Czy o co chodzi? Aha, on do nas przyjdzie po sezonie. Dobra, Boże. Odkleiło mnie totalnie. No i fajnie. Dobra, mamy zawodników. Mamy wzmocnienie środka pola, no to tutaj trzeba tylko mu jeszcze przez pewien czas dać ten typowe skupienie na skupieniu, jakkolwiek to nie brzmi. Okej. Damy wszystkim to fokus na skupieniu, żeby nikt mi tutaj nie uciekł z tym skupieniem. Serafin też. Szkoda trochę, że Kuba odejdzie na ten boczny tor. Natomiast no tak po prostu jest w życiu. Potrzebujemy kogoś silniejszego na tą pozycję, więc nie możemy go pozostawić. Czy ja go właśnie... O Boże, nie mów mi tak nawet. Szkółka juniorów. Czy ja właśnie tego juniora nie zakontraktowałem, bo nie miałem na tyle pitosu? A, ale fatalnie, to był taki dobry junior z Czech. No dobra, trudno, no. Ale boli, boli. Strasznie boli.
Och, ale szkoda. Taką jakość ten gościu miał. Dobra, wejdźmy jeszcze do naszego klubu, żeby ustawić sobie sposób treningu naszych zawodników. Plan rozwoju i lecimy. Okej, tobie zostawię. Tobie też zostawię. Ciekawe w sumie, że już więcej się nie rozwinie, jeżeli chodzi o to tempo. Tutaj zostawiamy. Myślę, że to jest ok. Musi być jeszcze silniejszy Crispin. Damy mu teraz. Ok, myślę, że to będzie spoko. Mega szybki jest, bardzo mi się to podoba. Olszewski. Szkoda, że nie jesteś w stanie już nic więcej zrobić, jeżeli chodzi o jakość twojego biegu. Natomiast w takim wypadku zwiększymy twoje umiejętności w defensywie. Harvey Elliott tak samo, podobnie. No tutaj widać już, że on raczej za dużo już się nie rozwinie. Czech na środek pomocy, fajnie. Przez co zwiększymy mu sztuczki. Tak, no, dribbling, podania. Michał Walski niestety już się nie rozwinie więcej, aczkolwiek ten overall jest jak najbardziej przyjemny. No Diallo, no to wiadomo, tutaj gościu będzie na pewno jednym z ważniejszych elementów w przyszłości w mojej drużynie. Bartłomiej Wdowik, on tutaj już nic więcej w siłę strzału nie pójdzie, no ale on też tą siłę strzału ma niesamowitą. Zastanawiam się, czy by go na przykład nie spróbować wrzucić na takiego LS-a. O. I wtedy będziemy mogli mu bardziej podciągnąć te wykończenie, może przyspieszenie, dribbling delikatnie. Fajnie, można mu jeszcze tutaj delikatnie sztuczki podciągnąć Jakubowi. Może na overall 70 się rozwinie. Jokota dostanie. Ty masz tylko 48 strzelania. O kurczę, no to faktycznie nie wygląda to super. Ale dobra, na razie damy ci Dynamo. Michalski, Michalski, Michalski. Co ja mam z tobą zrobić? Wspierającego pomocnika ci damy. Struski. W podania. No, myślę, że w podania tutaj pójdziemy. On nie musi jakoś niesamowicie strzelać bramek. Kłazon, tutaj nic nie zmieniamy. Tu SPO możemy mu rzucić i on ma overall 70, 62. To jest naprawdę wysoki overall, patrząc na to, jakim młodym zawodnikiem jest ten gościu. Damy mu na razie to dynamo, żeby zwiększyć mu umiejętności sztuczek, wytrzymałość, dribbling oraz tempo. Paul Victor, rzut wolny, słabszą nogę. Ok, to myślę, że możemy teraz pójść w. Ham. Siłę? Nie, pójdźmy w tego mobilnego napastnika. Spróbujmy go jeszcze troszkę podkręcić, jeżeli chodzi o tempo. Jak on będzie miał z 90 tempa, to będzie nie do dogonienia przez zawodników o jakości na poziomie ekstraklasy. Tym bardziej na napadzie. Wiktor miałby przejść. Ja, tak jak mówiłem już wielokrotnie, nie zgodzę się na żadną sprzedaż żadnego z tych zawodników z podstawowej jednastki. No chyba, że zmusi mnie do tego zarząd, aczkolwiek póki co nie ma takiej możliwości. Fajnie, Michał Czech przeszedłby sobie na wypożyczenie. On z tym overallem 60-57, no niestety nie dobije do podstawowej jednastki. Udaje mi się go wypożyczyć fantastycznie, bo w zasadzie od dwóch okienek transferowych próbuję go sprzedać i nic z tego nie wychodziło. Wreszcie. Wreszcie mecze. Wreszcie będzie można coś popykać. Szkoda, że tego Czecha mi się nie udało ogarnąć, no ale trudno. Struski za 9 milionów tutaj oferta poszła, ale tak jak mówię, cały czas nie będziemy sprzedawać tych zawodników. Oni zostają u nas. To trochę jest takie odrealnione od rzeczywistości, ale ja bardzo mi na tym zależy, żeby ci zawodnicy mogli się jak najlepiej rozwijać u nas i żeby ta puszcza była jak najlepszą drużyną. W ogóle niesamowite jest Witamy to, wszystkich, że dziękujemy za praktycznie przyjęcie i życzymy miłego Każda drużyna bez wyjątku z naszej. Oj, kliknąłem zły przycisk, nieważne. Każda drużyna z ekstraklasy tak naprawdę swoją jakością gdzieś dorównuje tej puszczy, bo 67-68 to jest taki standardowa ilość overalla
którą możemy zauważyć dla u zawodników, a w zasadzie w formacjach poszczególnych drużyn. W zasadzie tylko i wyłącznie drużyna jaka? Legia, Raków i Lech mają troszkę wyższe overall, ale tak to te 67, 66, 68 cały czas się utrzymuje. W związku z tym, że to jest pierwszy mecz Jakuba Piotrowskiego, no to ja bym chciał zobaczyć, jak on się tutaj zaprezentuje. Myślę, że zawodnik o trochę wyższej jakości, jeżeli chodzi o aspekty ofensywne w stosunku do Jakuba Serafina, ale też nie ustępujący mu w aspektach defensywnych, na pewno będzie ciekawym wzmocnieniem tutaj w środku pola. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. No i rozpoczynamy. Pierwszy mecz w tym, można powiedzieć, wiosennej rundzie. Po przerwie pomiędzy właśnie tymi rundami. Zobaczymy, jak zaprezentuje się nasza ekipa. Odświeżony skład, z kilka zmian. Kilku zawodników odeszło, kilku przyszło. Też zmieniły się wyglądy niektórych z piłkarzy, jak może będziecie mogli sobie potem zauważyć. Kilku zawodników zmieniło fryzury, ubrania, buty. Zobaczymy. Dobrze, że tutaj w zasadzie ten mecz Raków kontra Puszcza był ostatnim meczem tej rundy, ponieważ gdyby to nie był ostatni mecz tej rundy, to myślę, że Wdowik mógłby stracić miejsce na rzecz Roberta Kłasona, co nie jest powiedziane, że jeżeli będzie się dalej prezentował no nie tak dobrze jak na początku tego sezonu, no to może stracić to miejsce w podstawowej jedenastce. Pamiętam, że Jagiellonia zawsze była dla nas ciężkim rywalem. Marcel Pięczek tymczasem fantastycznie tutaj podaje do Wdowika. Wdowik wychodzi z piłką, no i znowu to było takie mega dziwne zagranie z jego strony. I zamknął w zasadzie Pięczka, który nie był w stanie kompletnie nic zrobić z tą piłką. Nie podoba mi się, nie podoba mi się to, co Wdowik robi na razie w tych spotkaniach. W zeszłym sezonie grał świetnie, te bramki były przepiękne z rzutów wolnych, ale poza tym tak naprawdę nic sobą nie prezentuje. Troszkę jestem zawiedziony tym, co właśnie tak jak mówię, tym, co prezentuje ten gościu. Policzyłem na coś lepszego. Oj, ale teraz się zrobiło niebezpiecznie. Na szczęście Skrzypczak fantastycznie tutaj odbiera piłkę. To może być naprawdę ciekawa sytuacja. No Struski, dawaj, dawaj. Piękne podanie do Pał Wiktora. Co zrobi Pał Wiktor z piłką? Uderzenie z woleja i bramka na 1-0. Co to była za fantastyczna okazja? Myślałem po tym przyjęciu, że Pał Wiktor tutaj nie strzeli tej bramki, natomiast on popisał się fantastycznym uderzeniem z pół woleja. No i strzelił nie do obrony. Piękna, naprawdę przepiękna bramka Pał Wiktora. No, Alomerowicz tutaj nie miał żadnych szans. Silne, szybkie i przede wszystkim mocne uderzenie, które pozostawiło bramkarza Jagiellonii bez szans. 1-0, fantastycznie, po asyście Karola Struskiego. Z tego w ogóle, co mi się wydaje, to nie dość, że Pał Wiktor tutaj odgrywa dość istotną rolę, jeżeli chodzi o walkę o tytuł króla strzelców w Ekstraklasie, co jeszcze dodatkowo jest chyba najlepszym asystentem aktualnie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej polskiej. No, to jest naprawdę ciekawe, jest w wielkiej formie, pokazywał to w zeszłym sezonie, w tym sezonie także. O proszę, pierwszy raz Jakub Piotrowski w takim indywidualnym rajdzie, można powiedzieć. Zobaczymy, jak się tutaj zaprezentuje. Bardzo rozsądne podanie do Olszewskiego. Ten do Struskiego, Struski. Dośrodkowanie na Pał Wiktora. Niestety tutaj obrońcę go uprzedził, ale dalej mamy piłkę. Jokota, zabrano mu piłkę tutaj w zasadzie od tyłu. Kryspin Szcześniak przegrywa walkę o główkę z Pululu. Kajetan Schmidt to też jest taki ciekawy piłkarz, którego rozważam zakup być może w przyszłym sezonie, jeżeli Wdowik dalej będzie prezentował tak niską formę i lenić. Akcja Białego Stoku, natomiast tutaj na spokojnie i pod totalną kontrolą ma wszystko Kryspin Szcześniak. Pięczek przejmuje piłkę. Myślę, że to będzie koniec tej pierwszej połowy. Tak jest, koniec pierwszej połowy. 1-0 kończy się to na razie. Można powiedzieć, że mecz pod kontrolą i pod dyktando drużyny z Niepołomic. Paul.
Jose Naranjo z żółtą kartką. Kubicki, Jarosław Kubicki z piłką. Ngujamba, Moreno Pass. Jagiellonia powoli chce tutaj się odwrócić i spróbować coś ugrać jeszcze w tym meczu. Rozpoczyna akcję ofensywną od środka obrony. No, Jakub Piotrowski tutaj bryluje w zasadzie, jeżeli chodzi o wzrost na pewno tej formacji pomocy. Puszczynie Połomice. Widać, że jest jednym z bardziej rosłych zawodników tej ekipy. Na razie bardzo dobrze tutaj taktycznie anihilują wszelkie zapędy ofensywne Jagiellonii i zawodnicy Puszczyni Połomice. No i mamy rzut rożny. To zawsze jest niebezpieczny stały fragment gry. Tym bardziej, że w zasadzie Jagiellonia tutaj nie sprawiła żadnego problemu. Zmiejmy nadzieję, że nie sprawi tego problemu także z rzutu rożnego. Udało się wybić tą piłkę, natomiast dalej Białystok w ofensywie. Natomiast bardzo głupi, spalony ze strony... to był chyba Jose Naranjo. Tak jest. No i mamy piłkę po stronie Puszczyni Połomic. Kryspin Szcześniak wybija piłkę. Troszkę niezasadnie moim zdaniem. Wdowik na szczęście wygrywa ten pojedynek główkowy. Marcel Pięczek odgrywa piłkę do Wdowika. Ten tą piłkę traci. Tak jest, wybija ją na aut. No piłka nie była najłatwiejsza, ale też... no mógł się zachować na pewno lepiej. Pululu. Jose Benitez. Ngujamba. Kowalczyk z piłeczką, no i wychodzi na aut. 77 minuta, na razie mamy tutaj na duży spokój, jeżeli chodzi o ten mecz. Wdowik zejdzie, wejdzie Kłason. Wejdzie sobie Elliot, bo widzę, że też jest jakoś niesamowicie niezadowolony. I wejdzie Kraciun. Pozwolimy sobie aż na 3 zmiany w tym spotkaniu. Serafin na razie nie będzie wchodził, gdyż chce dać cały mecz rozegrać naszemu nowemu nabytkowi, który właśnie jest przy piłce. Harvey Elliot dopał Wiktora. Wiktor przegrywa ten pojedynek główkowy i mamy sytuację, no naprawdę nieprzyjemną. Na szczęście Kryspin Szcześniak tutaj fantastycznie się sobie poradził. Podanie Wiktora do Jokoty. Jokota odgrywa piłkę, odegra do Kłasona. Kłason wychodzi sam na sam i 1-2 do zera. No ciężko, naprawdę ciężko jest teraz na tej lewej obronie, no bo na lewej pomocy. No jak tu nie wziąć tego Roberta Kłasona od początku spotkania, kiedy on, gdy tylko dostaje szansę, strzela bramkę. Drugi mecz, w którym wchodzi i drugi mecz, w którym od razu strzela gola. 2-0. 2-0 dla drużyny z Niepołomic. Myślę, że to spotkanie nie może się zakończyć inaczej niż zwycięstwem drużyny z Niepołomic. Bardzo fajnie wchodzą w tę nową rundę, rundę wiosenną. Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo będzie początkiem czegoś wielkiego i kolejnej dominacji w Ekstraklasie przez drużynę ze znaczkiem drzewka w herbie. No myślę, że Jagiellonia chce już dokończyć ten mecz. Już nie chce kolejnej bramki stracić, ale też myślę, że tutaj już nic więcej, jeżeli chodzi o takie aspekty ofensywne, nie jest w stanie zaoferować. Tak jest, kończy się spotkanie, 2-0 dla Puszczy, wygrywamy z dużym, naprawdę dużym luzem to spotkanie. Legia tymczasem traci punkty w meczu z Lechem, 2-2, czyżbyśmy wrócili na... Nie zabierzemy wiele czasu, mamy tylko kilka pytań. Na fotel lidera? Może tak być. Dziękujemy bardzo. Zanim zakończymy ten odcinek, przejdziemy sobie jeszcze, o proszę, następny mecz gramy ze Stalą Mielec w Pucharze. Chyba Stal nas ostatnio, nie, to Warta Poznania z wyeliminowała.
Spójrzmy sobie, jak tutaj, jeżeli chodzi o zawodników. Karol Krzysztof Wróblewski jest niezadowolony. Kacper Michalski tak średnio. Pawłowski, on dopiero do nas przyszedł, więc na razie nie będziemy my opiniować, czy on jest zadowolony, czy nie. Ci młodzi zawodnicy tutaj widzę, że bardzo mocno się rozwijają. Myślę, że w przyszłym sezonie będziemy mogli któremuś z nich dać już szansę, żeby sobie troszkę pograł w tym pierwszym składzie. Okej, okay. Na razie wszyscy są zadowoleni. To dobrze, to cieszy na pewno. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Najwięcej czystych kont, Kevin Komar. 11 aż na 20 meczy. Zobaczmy też sobie statystyki zawodników, jeżeli chodzi o PKO BP Ekstraklasę. Wiktor na 5. miejscu. Czy kogoś mamy tutaj jeszcze z naszej drużyny? Po 5 bramek Wdowik i Struski. Jeżeli chodzi o asysty, Struski i Wiktor po 6. Kuluris tutaj wyprzedził naszych zawodników. Jokota i Serafin bardzo blisko. Ale tu nie ma naszego lewego pomocnika. No to jest bardzo takie smutne. Komar 11 bramek, znaczy 11 czystych kont. Myślę, że dalej jest, jeżeli chodzi o tabelę, jesteśmy drużyną, która najmniej bramek puściła. Tak jest, zaledwie 13. Tutaj na drugim miejscu jest dopiero Zagłębie Lubin, które tych bramek puściło 18. Także zdecydowanie tutaj brylujemy. No i co? Mecz z Stalą Mielec, czyli mecz w Pucharze Polski. Zagramy sobie w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.